Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Sebastian. A was, moi, to zobaczmy kolejnego odcinka z gry Demolition Bolt 3, czyli firma. A to firma od Janusza, nie? Dobra, moi drodzy, mam przygotowaną już jedną misję, to znaczy przełożono mi ją do menadżera zadań, a konkretnie rozbiórkę domu, a tym bardziej inaczej. Rozbiórek domu już robiliśmy, rozbiórki tam jakiegoś garażu bodajże też, natomiast mamy nowy element. To jest burzenie konstrukcji w karton gipsu. I moi drodzy, tu jest potrzebny nowy sprzęt. Ładowarka gąsienicowa Elevator L156. Także musimy sobie takową zakupić. Musiałem dorobić jedną misję pobocznie, żeby fundusze na nią zabrać, nie? 50 tysięcy drogo mnie chodzi. Dobra. Także zabieramy się za tą misję, moi drodzy. Do wyburzenia jest jednorodzinny dom z garażem. Wcześniej należy usunąć sprzęt AGD w celu jego właściwej utylizacji. Zaleca się użycie ciężkiego sprzętu do szybkiej rozbiórki. Tak jest, ciężki sprzęt to nam odpowiada, moi drodzy. Także bierzemy Elevate. Tak, ciebie, kolego. I wygląda na to, że nic więcej tu nie potrzebujemy, nie? A i bardzo ładnie. Zbóż dom, złóż wyposażenie domu w wyznaczonym miejscu. No i jesteśmy. Ale przycięło mocno. No i to już jest lepszy sprzęt. Gąsienicówa. Mega. Dobra, ten dom, tak? No szkoda tego domu. Dobra, ale zobaczmy jeszcze tak z ciekawości. Zbóż dom i tak, tak, tak. Gdzie mam wynieść ten sprzęt? Tutaj? No tak nie do końca jest to oznaczone w sumie. Dobra, siema. Lodowa. Nie wyniosę ręcznie, jak na to wygląda. Tu się podziało. Kurczę, no. Tu mi kropki mignęły przed chwilą, ale... No to chyba nie jest sprzęt AGD, nie? No. Pamięcia w ogóle nie mogę... Dobra, coś się spagowało. Bywa i tak, nie? No dobra. No to zaczniemy może tego... sprzętu AGD. Garaż nie do otwarcia. Ciekawe, na framugę można było wynieść, a lodówki... Lodówki nie mogę, nie? Jest i pralka, miło, nie mogę jej podnieść. No, to damy radę. Damy radę koparą. A więc tak, jest piecyk. Co tu się dzieje z tą podłogą? Palpitacje dostała. Dobra, są tylko trzy elementy, to wygląda. No dobra. Nie wiem, po co mi te framugi pokazuje, nie? Jak nie będę wyciągał? Oj nie. Oj nie. No i to mi się podoba, ładnie brzmi. Aby obrócić ładowarkę gąsienicową podczas korzystania z kontrolera, należy wychylić lewy drążek. No jakoś sobie poradzimy, kolego. Chyba, nie? Zobaczmy, jak to działa. Po prostu jeździ tam i z powrotem. Tak jest, no bo jak robię inaczej, nie? A to pewnie będzie podobnie jak w tej mini ładowarce. No właśnie. Chociaż nie. Akurat sterowanie jest z koparki. Wiecie, w czym jest różnica? W mini koparce tutaj, gdy daje strzałkę do góry, idzie do góry. Gdy daje strzałkę do dołu, idzie w dół. Natomiast w tej mini ładowarce jest na odwrót. Co jest strasznie mylące. O, to może tylko tak umie. Ciężko powiedzieć. Teraz, kolego, wiesz, co masz zrobić, nie? Tak, bijaj. Ty! To pękło. Nie ja. O, nie ja, to tak było. Tak jest. No i to mi się podoba, tak? Oburzenie tutaj ludzie. I od góry. Ty! Aż koparek gdzie. A to jest ty. Dobra. Tak jest, daję do góry. Teraz spróbujmy, czy to się stanie ten sprzęt teraz jakoś wynieść stąd. Oho, 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 ładnie. Cyk, mamy cię. Chodź tu lodowa. Mam nadzieję, że to o ciebie, o to miejsce chodzi.
Możemy to łatwo sprawdzić, nie? Na telefonie po prostu. Pokaż tak. Tak, wygląda, że dobrze. Oj, znowu nie ten przycisk. Czemu ja escape'em próbuję wychodzić? Za każdym razem. Dobra, dawaj piecyk. Dostaw sufit. Daj piecyk. Dziękuję. No to mi się wydaje, że to będzie szybka misja, nie? Może i dobrze powiedziała, czasu za bardzo nie mam. Dobra. Cyk, leży. Miło. Dobra, teraz by się przydało dostać do garażu, nie? Tam też coś było ciekawego. Parka. Cyk, dajesz. Dźwignij parę wszystkich. No, o to chodzi. Cały dar. Ja bym takie misje z chęcią dwie zrobił. Jej. Abcie. Odłóż. Będzie na eliksir jakby coś, nie? A teraz możemy się tak zabawić, moi drodzy. To co? Bijamy? I sufit. Tak, do góry dźwigaj. Tak jest. Bijaj do środka. No, o to chodziło. Proszę, założę firmę burzenie domu, nie? To by mi się podobało. Popatrz się wyżej, sobie za to się płacą. No to teraz garaż, na ciebie kolej. Da żadę. Tylko drewno. Dobra. Nie wiem, czy była mowa o ogrodzeniu, nie? O tym płotku małym. No nie wiem, trochę mi go szkoda, ale potrzebuję się tam dostać. No właśnie. Obróć się ładnie. I bijaj. Masz go dźwiga całego. O to chodziło. Dobra, to z tej strony. O! Ustaw się ładnie. Tak jest. I go. Ale twarda ściana. No nie przesadzaj, kolego. No. Dajesz. Włącz te potrzebne gazotury, bo co tam masz. Mam do was, moi drodzy, jedną prośbę, nie? Nie próbujcie tego domu. No i nie próbujcie tego domu. Chyba, że u sąsiada to inna kwestia.
O ile się zgodzi, oczywiście. No tam te ściany takie dość twarde, nie powiem. Jak to wzburzone? Nie skończyłem jeszcze. Ja jeszcze nie skończyłem, jeszcze widzę ścianę. I okno. Otóż to nic tu nie będzie stało. No, trochę lepiej. Choć jeszcze nie skończyliśmy moim zdaniem. A ściana jakaś... Patrzę, nie wiem, od południa czy jak? O, coś poleciało do sąsiada. No, właśnie mnie obraził, nie? Przejedź, przejedź, ta żada. W końcu masz gąsienicę, nie? Troszkę się blokuje, widzę. Jeszcze trochę. No, coś pękło. No, teraz można powiedzieć, że jest... Czy jest dom zniszczony? Zburzony na rzezie. Jedź, podobno, jedź. To mamy to, nie? Zobaczcie, że niektóre elementy żyją własnym życiem. One powoli mi się dawno znikać, nie? Dobra, ale mamy chyba ogarnięte, chyba wszystko zrobione. Teraz sobie zobaczymy. O, porysowało się trochę. No, jest wszystko. 20 tysięcy drogą nie chodzi. Leży, no. Leży u sąsiada. No dobrze, to była dość szybka misja, bo to trwało dosłownie 13 minut, bodaj czy 12. Zobaczymy, co jeszcze ewentualnie krótkiego by się znalazło. To już wygląda lepiej. No dobra, dobrze. Zerknijmy, co ciekawego jeszcze znajdziemy w zleceniach. Ostatnie zadania. Rozbiórka domu. A, to jest standardowo. Daje dużo zabawy z cegłami, nie? Sprzątanie. Burz konstrukcję z cegieł. Rozbiórka garażu. Rozbiórka dwupiętrowego domu. Drewniany. Bierzemy. I elementy cegłowe. Bierzemy, moi drodzy, tego. Rozbiórka dwupiętrowego domu. Płacą 30. Piła do koparki, młot, nożyce do koparki. Aha, dobra, na elevator nas jeszcze nie stać, także na razie odpada, moi drodzy. Ale możemy spróbować sprzątania, co? Umieść śmieci w kontenerach, umieść to, bo to śmieci w kontenerach. I potrzebujemy duży sprzęt. No, to mi się podoba. Oczyść ten i umieść śmieci w kontenerach.
I coś podobnego co pod chwilą. Tak, tylko tym razem będziemy burzyli konstrukcję z cegieł. Biorę. Poproszę. Poproszę. Duży sprzęt, poproszę. Dziękuję. Lecimy. Oho. Dobra. Co my tu mamy ciekawego? Nie wiem, po co ci ta bramka na tą chwilę. Dobra, są kontenery. Jest duży sprzęt. To co my będziemy wywozić? To... Nie mówcie, że będziemy wywozili to wszystko tam. Co? Tak by to było? Pokaż nam misję, kolego. Umieć siedzieć w kontenerach, carry, premie, umieć, dobra. No to zobaczmy, jak to działa. Chodź tu, kolego. Oj, 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 oj. Dobra. Bierz wszystko. Nie ma pobłażania. Tak jest. Najpierw trzeba zrobić porządek. Jeszcze parę. Pokażcie mi, jak ta łyżka działa. Ale mi ta myszka ucieka, bo myszka też jest sterowaniem to odwrócona, co teraz mnie troszkę myli. No to coś czuję, że to dość długo potrwa, nie? Ta mini ładowarka brała więcej. Nie, dobra, no niech będzie, nie? A, może nie. W sumie teraz mnie ciekawi, bo to drewno chyba się samo zniszczy, nie? Może. Ja mam taką nadzieję. Zostaw. No to sobie znalazłem misję, nie? Troszkę sobie tu pojeździmy. Za chwilę ewentualnie turbo włączymy, co? Bo to chyba faktycznie trochę potrwa. Ale chciałbym jeszcze te mury poniszczyć. Tam jest z tej strony teraz. Twardy, nie? Dobra. Dobra. Mi się też podoba. To mi się też podoba. O, o. No, 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 no. Coś się źle ustawiłeś, kolego. Wcale nie lepiej.
A, bo to mi blokował jeden z kubaniów. No dobra. Potem cię zabierzemy. Dobrze, tu mamy, widzę, masę, znaczy masę, trochę pracy powtarzalnej, także ja za chwilę włączę, moi drodzy, lekkie przyspieszenie. No to działamy. Te pojedyncze myślę, że się ogarnie ręcznie w razie potrzeby, a teraz jedziemy z koksem.
moi drodzy, okazało się, że sąsiad podkablował mnie do Pimbu, nie? Także ląduje u niego cały gruz. Nie wiem, co gra na to powie. Zobaczymy. Najwyższych będziemy kary płacili. Ale sąsiadowi się należy. Dosłownie sąsiadowi się należy. Że nie ma wyjścia. No ale delikatnie kolego. Chcemy tylko robić przez 12 godzin, nie? Tak w ogóle jak my stoimy z tą misją? W sumie to już niedużo. To po co nie zrobimy, nie ma bata, bo zobaczcie co się dzieje z tymi kamieniami. A ja nie potrafię. A potrafię. To mi nie zadziałało wcześniej, że niby nie mogłem. To był za duży kawałek, co? O, tego na przykład nie mogę zabrać, widzicie? No, ciekawe. Dobra, ale zróbmy chociaż tyle, żeby gra się zaliczyła. No to masakra jakaś wielka. Nie działa tak, jakbym tego chciał, nie? No ale dla masochistów można sobie tu jeździć i wszystko zbierać. Ja troszkę jestem zabawy. Zresztą jak widzę za czym obraz, to ja wiem, że to zrobiłem źle. Jak to robić strategicznie, trochę inaczej pokombinować tym układaniem, zbieraniem i tak dalej. Ale to jest gra, pamiętajcie o tym. To jest tylko gra. Na żywo robię to inaczej. Na żywo więcej ląduje u sąsiada. Muszę dwa, trzy kursy, może tak raz zaliczę, co? Mogłoby już zaliczyć, nie? To jest to, że połowa z tego mi zawsze spada. Się przydała większa ta łycha, że ten, no wiadomo co. Brawo. Starczy. Koniec. Nie podpisuj umowy na 100%. Nigdy w życiu, nie? Ale swoją drogą fajny sprzęt, nie? Dobra, idziemy stąd. Na dzisiaj wystarczy. Już północy pracujemy. Dwie i pół gwiazdki? O, tu 50%, wiadomo. A, 3 i troszkę. Ale 9800 padło. Zawsze to coś. Dobrze, moi drodzy, bo gdybyśmy mieli robić to na 100%, to no, trwałoby i trwało. A ja nie miałbym czasu na coś innego. Także trzymajcie się zdrowo i do następnego.